Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła prowadzi ogólnopolski projekt pod tytułem Parki i Ogrody Oczami Młodzieży, którego celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów oraz zmotywowanie ich do aktywnego podjęcia działań na rzecz środowiska lokalnego. Choina kanadyjska, bardzo ciekawe szyszeczki w formie takich maleńkich jajeczek. Jajeczkowate takie. Nie ma już tych szyszek tak dużo teraz o tej porze, ale jak pogrzebiemy gdzieś tam w trawie, to znajdziemy. Podrzew europejski to jest drzewo iglaste, które co robi co roku? Zrzuca igiełki, oczywiście tak. Igiełki są mięciutkie, delikatne. Dobrze. Nasza szkoła przystąpiła do projektu Parki i Ogrody Oczami Młodzieży w styczniu 2007 roku i powiem szczerze, że nasza młodzież dosyć entuzjastycznie do tego podeszła. Bardzo szybciutko żeśmy się podzielili na grupy zadaniowe. Jedna grupa przygotowywała historię parku, inna zajmowała się przyrodą, jeszcze inna przygotowywała ścieżkę dydaktyczną. No muszę powiedzieć, że dzieci bardzo aktywnie tutaj w tym uczestniczyły i wzajemnie sobie pomagały w tych zadaniach. O projekcie dowiedzieliśmy się od naszej pani. Chętnie żeśmy przydzielali zadania. Na przykład moja grupa miała za zadanie opracować ścieżkę dydaktyczną parku oraz przeprowadzić pomiędzy mieszkańcami ankiety dotyczące parku i tego, co chcieliby zmienić, albo to, co jest dobre i co złe w parku. Nasza grupa zajęła się historią parku. Praca przebiegała bardzo miło i przyjemnie. Zrobiliśmy dużo o tej historii. No i oczekujemy na wyniki projektu.